Pyszniak ma 79 lat. Sama schorowana opiekuje się cierpiącym na schizofrenię synem. Kobieta miała piękny dom z dużą działką w atrakcyjnej dzielnicy Wrocławia. Teraz komornik chce go zająć, bo dom starszej pani sprzedała niedawno poznana znajoma. Jak weszła w posiadanie pełnomocnictw, to wyjaśnia prokuratura. Śledczy badają też sprawę wyłudzania domów i mieszkań od osób starszych, w którą zamieszana jest jedna z wrocławskich kancelarii prawnych. O szczegółach Urszula Bąk. Nie chciałam się nigdy wyprowadzać i nie chciałam nigdy sprzedawać. Irma Pyszniak mieszka razem z synem w tym poniemieckim domu od 1946 roku. Do Wrocławia trafiła z rodzicami po wojnie. Nie ma tu rodziny. Jak mówi, największy jej błąd to fakt, że zaufała poznanej niedawno Agnieszce G. Miałam kłopoty zdrowotne, trochę mi pomagała. No, miałam do niej ogromne zaufanie. Agnieszka G. otrzymała pełnomocnictwo od pani Irmy w styczniu. W marcu dom już sprzedała razem z działką o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Pani Irma się nie orientowała, nie potrafiła sobie leków brać na czas, a co dopiero decydować o tym, czy sprzedać, czy nie sprzedać i za ile sprzedać dom. W związku z powyższym uważam, że została absolutnie wykorzystana. Posiadłość starszej pani sprzedano w pośpiechu za niebywale niską cenę, 1 000 000 zł. Więcej warta jest sama działka, twierdzi prawnik. W akcie notarialnym były także inne niekorzystne dla właścicielki zapisy. W przypadku niewyprowadzenia się do określonego terminu z tej nieruchomości strona kupująca ma prawo potrącić 200 tysięcy kary umownej. 200 tysięcy przy tej kwocie to jest 1/5 wartości nieruchomości. Więc to są straszne pieniądze. W dobrej wierze pomagałam ludziom. Jestem ofiarą, mówi Agnieszka G., która sprzedała dom pani Irmy. Twierdzi, iż nie wiedziała, że starsza pani uczyniła ją spadkobierczynią. Ja działałam w dobrej wierze, żeby pomóc i pomagałam. Pomagałam, bezinteresownie pomagałam. A później nagle pani Irma Pyszniak, nie wiem z jakiego powodu, zmieniła zdanie i zaczęło się to wszystko przeciwko mnie obracać. Znajomi pani Irmy zaalarmowali prokuraturę. Sprawę jednak umorzono. Prokurator uznał, że prawo nie zostało złamane. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dostarczył podstaw do stwierdzenia, by Agnieszka G. działała z bezpośrednim zamiarem doprowadzenia Irmy P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jak się okazało, pełnomocnictwo, na podstawie którego Agnieszka G. sprzedała dom starszej pani, zostało podpisane w jednej z wrocławskich kancelarii prawnych. Co ciekawe, to ta sama kancelaria, o której pół roku temu pisano w prasie, że jest zamieszana w aferę wyłudzania domów i mieszkań od samotnych, starszych i niezaradnych życiowo osób. Po naszej interwencji prokuratura okręgowa we Wrocławiu obiecała jeszcze raz zająć się sprawą pani Irmy. Osobne postępowanie jest prowadzone w sprawie kancelarii notarialnej we Wrocławiu, która miała ułatwiać proceder wyłudzania pieniędzy od starszych osób. To postępowanie jednak ciągle trwa i prokuratura odmawia wszelkich wyjaśnień. Wrocław, Urszula Bąk.